Nie, 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 nie. Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu komiksowym na ziemniaczanym polu komisarza Sewa i kolejnej małej rocznicy z główną serią komiksową Star Wars, ponieważ 40. zeszyt przybył do nas. Oczywiście cały czas w ramach crossoveru Dark Droids, który mimo wszystko już powoli zbliża się ku końcowi, ponieważ jest to przedostatni zeszyt serii Star Wars w ramach tego eventu. No i cóż, cały czas kontynuujemy przygody związane z Lando Calrissianem. Na samym początku dostajemy pewnego rodzaju recap, czy też powtórkę tego, co się wydarzyło wcześniej, gdzie zły, czy powiedzmy złośliwy, czy cyniczny robot protokolarny, który miał naprawić Lobota, przedstawia nam całą sytuację i jednocześnie irytuje Lando Calrissiana. A potem dostajemy kolejny główny element tej serii komiksowej, moim zdaniem, czyli kolejną retrospekcję na Alderanie. Tym razem, gdzie Lando i Lobot po kolejnej, prawie niemożliwej, ale jednak wykonanej misji, rozmawiają ze sobą. I dokładnie rzecz ujmując, cała dyskusja skupia się wokół tego, że Lobot nie jest w stanie zrozumieć, jak to możliwe, że Lando tak dobrze kłamie. Znaczy, jakim cudem to działa, że on praktycznie z każdej sytuacji może się tak bardzo łatwo wykaraskać poprzez przede wszystkim kłamaniem. No i tutaj w pewien sposób mamy po raz kolejny zaakcentowaną tą przyjaźń tak naprawdę, tą naprawdę bliską przyjaźń między Lando i Lobotem, ponieważ Lando mówi, że w całym tym fachu, powiedzmy szmuglersko-przemytniczym, każdy potrzebuje jednej osoby, względem której może być prawdziwy, względem której nie będzie kłamał, i właśnie taką osobą dla Lando jest Lobot. No i żeby w pewien sposób potwierdzić swoje słowa, po powrocie do Sojuszu Rebelianckiego Lando rozmawia z Leją, mówiąc jej, że on tak naprawdę nie był na Tatooine po to, żeby naprawić Lobota, tylko żeby tam spróbować wydostać Hana Solo, ale przy okazji nie udało się to, ale równocześnie Lobot został przejęty przez Skarch. Leia potwierdza mu, że no rzeczywiście nam się też to przytrafiło i po początkowej niezgodzie udaje mu się ją namówić i resztę ekipy, żeby wyruszyli na planetę Epikonia, pewnego rodzaju centrum technologiczne galaktyki, żeby tam w czwórkę, czyli Lando, Leia, Luke i Chewie, spróbować uratować Lobota. Oczywiście cała planeta jest przejęta, czy prawie cała planeta jest przejęta przez droidy, gdzie mamy pokazaną dosyć brutalną scenę pracy nad połączeniem ciała i metalu. No i po krótkiej, powiedzmy, rozmowie, czy też spotkaniu całej masy droidów, nasza ekipa zaczyna z nimi walczyć po to, żeby uratować Lobota, który cały czas jest w posiadaniu, czy też we władzy, czy też jest kontrolowany przez właśnie Skarch. No i teraz tak, podzielmy ten komiks na te dwie części. Ja niby wiem, że się będę powtarzał. Ci z was, którzy słuchają na bieżąco moich, powiedzmy tutaj, wrażeń z poszczególnych komiksów, po pierwsze dziękuję wam bardzo serdecznie, a po drugie, Charles Soule, no ciągnie tą serię. Nie wynika to prawdopodobnie z tego, że on nie ma pomysłu. Bardziej zakładam, że wynika to z tego, że trzeba główną serię kontynuować, trzeba ją wydawać, no i no, Charles Soule też musi zarobić na życie, więc pisze to jak najbardziej. I ten wątek tak naprawdę, który jest najważniejszy, czyli właśnie ta przyjaźń między Lobotem a Lando, jest po raz kolejny absurdalnie dobra. Po raz kolejny Charles Soule pisze absolutnie rewelacyjne dialogi. Nie zawsze to wychodzi, bo na początku ta retrospekcja, czy też powiedzmy przypomnienie całej sytuacji jest dosyć takie naciągane, bym powiedział, ale to, co tutaj dostajemy, jest rewelacyjne. To, jak Lando przedstawia siebie, że on tak naprawdę kłamie zawodowo, to jest jego pełnoetatowa praca, ma cały system, ale poza tym jest również tym po prostu bardzo, bardzo dobry. I pokazanie jego relacji z Lobotem jest absolutnie fenomenalne. Jakby ja jestem zachwycony cały czas tym i szczególnie, kiedy chwilę później dostajemy to porównane z tym, jak Lando smooth, czy to powiedzmy gładko kłamie Lei na temat swoich motywacji, na temat swojego działania, i tak udaje mu się przekonać do współpracy. Natomiast druga połowa niestety jest trochę... jest gorsza. Znaczy się, nie dlatego, że nasza ekipa wyrusza na ratowanie swojego kumpla, tylko bardziej na tej zasadzie, że oczywiście oddział komandosów, czy też powiedzmy oddział specjalny, składa się z Lando, Chewbacki, Lei, która jest główną przywódczynią rebelii, no i raczej nie powinna takie misje lecieć sama, i Luke'a Skywalkera. Więc musimy dodać trochę łupaniny, musimy trochę dodać naparzania, bo bez tego, no w pewien sposób nie będzie komiksu gwiezdnowojennego, więc... No też z drugiej strony trzeba w jakiś sposób zakończyć ten event, biorąc pod uwagę, że tak jak mówiłem wcześniej, został nam jeden zeszyt z serii Star Wars, no i
praktycznie z każdej następnej nadchodzącej został jeden lub dwa. Więc no w jakiś sposób będziemy musieli to wszystko zakończyć. No i kurde, szkoda. Jakby gdyby Lando, gdyby ten wątek Lando i Lobota był pisany w jakiejś krótszej serii i tylko i wyłącznie o tym była ta seria przez Charlesa Soula tworzona, to byłoby naprawdę rewelacyjnie. A tak tutaj dostajemy dobry pomysł, który niestety jest zapakowany w to duszne opakowanie głównej serii komiksowej, która cały czas niestety ciągnie się między epizodem 5 a 6. Tak więc są dobre elementy, no ale cały czas niestety tkwimy i mam nadzieję, że przyszły rok, początek przyszłego roku da nam zapowiedź, że ruszamy z nową serią komiksową główną Star Wars. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie, mam nadzieję, że chociaż Wam się trochę podobało i jak zawsze przypominam, że jeżeli podoba mi się, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do usłyszenia w kolejnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!